Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Timberborn. Kochani, wróciło. Wrócił Timberborn. Wasza ulubiona seria, że tak powiem, no oprócz Cupheada. Jak najbardziej. No i co, kochani, ostatnio, nie pamiętam na czym skończyliśmy, chyba była jakaś susza, z tego co pamiętam. No i szykowaliśmy się w końcu do rozbudowy tutaj tego osiedla. Tego osiedla tutaj. No i kochani, ten odcinek, czy te odcinki w ogóle, jeżeli chodzi o Timberborna, będą takimi odcinkami pogadankowymi, co ja tam sobie robię, i tak dalej, co planujemy z serwerami, no i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że ten jeden odcinek dziennie, który teraz wrzucam, naprawdę bardzo, ale to bardzo mnie satysfakcjonuje i powiem wam, że osobiście troszeczkę myślę, żeby nie zostać z tym na dłużej. Zapytać się dlaczego. Mam więcej czasu na wszystko w tej chwili. Jak wiecie, na pewno, no oprócz tego, że tutaj nagrywam dla was odcinki i tak dalej, no to ja też oczywiście pracuję. Pracuję i... No i co? No i pracuję. No i mam życie prywatne, mam jakieś tam swoje plany i tak dalej. Tak więc jest... Dwa odcinki w tej chwili są dla mnie dosyć takie problematyczne, jeżeli chodzi o to. To głównie z tego powodu... No, że tak jak wam powiedziałem, nie mam na nic innego czasu. Jak stoimy z żarciem? Stówka. Starczy, spoko, możemy troszeczkę przyspieszyć. Więc możliwe, że ten i następny dzień jeszcze będzie z jednym odcinkiem. No, ja postaram się wrócić do tego rytmu dwuodcinkowego, aczkolwiek no... Nie chcę porzucać kanału ze względu na wypalenie. A tutaj już ze swoimi modami gadałem ten temat. Sama Hojiciu gada, że troszeczkę te odcinki moje spadły na jakości, jeżeli chodzi o to, że się z nimi spieszę i tak dalej. Dlatego myślę, że może jednak nie byłoby to głupie, że byłby ten jeden odcinek dziennie. Ewentualnie, nie wiem, co drugi tydzień będzie po dwa odcinki i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że troszeczkę się wybrałem z motyką na słońce, dlatego tak na początku szarżowałem, no a teraz te odcinki były, bo musiałem je zrobić. Dobra, magazyn jest już położony, potrójny dom prawie już też. Czy my możemy robić dynamity już, czy nie? No chyba nie. No i dobra, chciałem też się zająć tutaj tą energetyką. Widzę, że mamy już różne rzeczy, które tutaj się tworzą. Tą energetyką. Ja bym się może zajął gdzieś tutaj. Potem oczywiście będziemy sobie to przenosić, ale... Koło mocy. Rzeka i tak nie płynie. Podczas suszy przynajmniej. Więc tak, można by było zrobić to koło wodne. To koło wodne musi być w wodzie, prawda? Prawda. To tu go nie postawię. Lepiej jakby było gdzieś tu. Ale to jest sobie skasztanie całkowicie to przejście. Ale czy mi to przejście jest teoretycznie potrzebne? Tak na logikę. Czy mi to przejście jest potrzebne? Chyba nie. Teoretycznie, jeżeli byśmy zrobili właśnie sobie taką dróżkę tutaj. Właśnie, czy ja mogę to demontować? Mogę to demontować. Nie wiem, czy jak tutaj tego nie skasuję, tej dróżki, to mi nie skasuje od razu tamy. Dobra, więc sobie to skasujmy. I zróbmy sobie tutaj kolejną prądnicę. Chyba, że coś na wiatrakach. Hej, to też nie byłoby głupie. Taki zapasowy schemat tutaj byśmy mieli. Być co dwa. Dobra. No i teraz tak. 1400 potrzeba plus fajberka. Fajberka jeszcze nie mamy. Tu byśmy sobie zaplanowali kolejne wytwórnie zębatek.
Że tak, jedna wytwórnia. Te trzy wytwórnie zębatek. I ze dwa desek. Też zmieścimy trzy, zmieścimy trzy. I fajnie. Niech chłopaki tutaj to zrobią. Niech chłopaki tutaj sobie to zrobią. Ja wiem, że to jeszcze nie jest doskonale zrobione i tak dalej. Ale akurat na tym nam w tej chwili nie zależy. Możemy mi zrobić to przejście. Wtedy pozbędziemy się tutaj tego. Całkowicie się pozbędziemy. Zrobimy sobie jeszcze tutaj jeden ten tryb wodny. No, to nie byłby głupi pomysł. Tryb wodny, podłączymy to wszystko razem. I wtedy sobie to skasujemy. I zrobimy sobie większe pole. Tutaj będzie trzeba zrobić w końcu inne zbiorniki na wodę. Dobra, tu chłopaki dalej sobie pracują. No właśnie, więc to tak w tej chwili wygląda, jeżeli chodzi o moje nastawienie na YouTube'a. Nie chcę na pewno kończyć z tym, no bo już dosyć sporo zainwestowałem czasu i... czasu, umiejętności, ogólne swojej radości z życia, jeżeli chodzi o YouTube'a. Tak więc z YouTube'a na pewno nie zrezygnuję. To możecie być pewni. Aczkolwiek po prostu może być mniej odcinków, typu właśnie jeden dziennie. Ale to się dopiero okaże wkrótce, jak nam to wszystko wyjdzie. Po drugie, kochani, co do serwerów Minecrafta i Terrarii. Może zacznę od Terrarii. Od Terrarii, bo tutaj się niewiele zmieniło. Serwer tak naprawdę, jeżeli chodzi o Terrarię, no to jest chwila odpalenia i tyle. No bo nie gramy na żadnych modach ani nic z tych rzeczy. Tak więc jeżeli chodzi o Terrarię, to będziemy grać na sezony, będzie maksymalnie 10 graczy i będzie oczywiście whitelista. Jeżeli jakiś gracz się nie będzie logował przez tydzień czasu, no to automatycznie lista będzie o jednego gracza zwolniona. Dobra, jak tutaj nasze to drzewko sobie daje radę. Jako bumarło, przepraszam bardzo. No, więc po prostu gramy na sezony i to tak będzie wyglądać, że jedno z 10 osób, jak jedna wypadnie, kolejna wchodzi, kasujemy wszystko, co było po tamtym graczu. Tamten gracz już po prostu nie ma wstępu na serwer. Znaczy, to nie jest jakiś tam ban, nie, ja rozumiem, że niektórzy po prostu nie mogą, wiadomo. Zdarza się tak w życiu, że raz masz więcej czasu, raz mniej, no ale niestety, no musimy grać fair. No chyba, że przedłużymy to do 2 tygodni, ale jeszcze nie jestem pewny co do tego. Jak ty nie jesteś podłączony ze ścieżką? Czy ty musisz mieć... No nie rób sobie jej. Kurwa, naprawdę? Naprawdę. No dobra, zrobimy to w inny sposób. Ścieżkę zrobimy w tą stronę. A tutaj sobie to zniszczymy. To zniszczymy sobie, o pyk. Tu sobie damy schodki, no nic się nie stało. Nie, anuluj. Anuluj. Dobra. To jest już gotowe? Gotowe. I teraz tak, kolejny podpunkt będzie taki, że porozmawiamy sobie o serwerze Discord. W tej chwili spędzam praktycznie cały dzień, znaczy cały dzień, cały wolny czas, no może to w ten sposób powiedzmy, na tworzeniu bota do Discorda. Ogólnie mieliśmy wcześniej bota ekonomii, który tam pozwalał nam zarabiać, że tak powiem, kasę i tak dalej. Stwierdziłem, że dobrym pomysłem byłoby podłączenie sobie tego bota do serwera Minecrafta. No i tak, ogólnie nasz serwer do Minecrafta nie będzie pay to win ani nic z tych rzeczy, więc nie musicie się martwić o wydawanie kasy. Aczkolwiek stwierdziłem, że lepsze jakieś tam rzeczy, które będą właśnie na tym serwerze, będzie można tylko i wyłącznie kupić za walutę na Discordzie.
Tak więc, kochani, w tej chwili jestem w trakcie pisania go, już w sumie testowania, bo tutaj z Hoshichu i z aktorkiem sobie to testujemy. Trochę za szybko wrzuciłem to na ogólny serwer Discorda, więc już co po niektórzy widzieli, co tam się dzieje. No i myślę, że podłączymy sobie go właśnie do serwera Minecrafta, dzięki czemu będziecie mogli kupować różne rzeczy, które będą niedostępne do zdobycia, a jednak będziecie mogli je zdobyć właśnie poprzez rozmawianie na czatach, przez różne prace na typu work, crime i tak dalej. Po prostu za spędzanie czasu i ogólnie uczestnictwo na naszym Discordzie. Oczywiście kasę będziecie również dostawać za uczęszczanie na serwerze, czyli czym dłużej gracie i tak dalej, tym więcej zarabiacie. A teraz zaczniemy sobie może temat właśnie Minecrafta, tylko ja zobaczę jeszcze, jak tu chłopaki sobie radzą. Nadal tego nie skończyli, brakuje im 5 zębatek. Tu jeszcze nic nie zaczęli nosić, tu już zaczęli nosić kłody. Tutaj też brakuje desek, no mamy straszny deficyt desek. Widzę, że chłopaki mają teraz sporo kłótna w składowisku. Ale no sobie rady nie... O kurka, wódka, nie zauważyłem. Nie mamy tutaj jedzenia. I tu też jest tak malutko, same jagody. Holy moly. Musimy zrobić sobie więcej stanowisk zbieraczy. Dobra, zróbmy to w ten sposób i zróbmy tu jedno stanowisko zbieraczy, bo naprawdę jest lipa. Naprawdę jest lipa. Niby chłopaki coś tam zbierają, ale no tak powiem, że bez szału. No, oni są głodni. Priorytet, halo, halo. Na maksa priorytet. Zbierajcie, zbierajcie. Dobra, w 3 dni może to wyzbieracie, co? Nasze bobrowniki wielkie są głodne. Dobra, już marcheweczki wpadły, więc jest git. Nadrabiamy żarcie. No, ale nie powiem, było ryzyko. No, więc jeżeli chodzi o serwer Minecrafta, to mamy naprawdę bardzo dużo świetnych modów, które myślę, że rozmaicą wam rozgrywkę, począwszy od tego, że na serwerze jest coś takiego jak Blood Moon i różne tego typu eventy. Czyli jeżeli gracie na serwerze, to co 7 dni jest właśnie taki Blood Moon. Blood Moon zwiększa spawnowanie się mobów i tak dalej. A jeszcze dodatkowo zombiaki potrafią przebijać się przez niektóre bloki. Tak więc, no, niektórzy mogą być bardzo zdesperowani pod tym względem. Ale myślę, że będzie wam się to podobać. Dodatkowo mamy jakieś tam mounty, można latać nawet, jeżeli chodzi o mounty, więc jeżeli sobie znajdziecie jakiegoś mounta, na przykład, nie wiem, ogólnie mountów jest od groma, naprawdę jest od groma tych mountów. Więc no, można sobie ogarnąć mounta jeżdżącego i tak dalej. Znów nie mam jedzenia. Chłopaki się nie wyrabiają z tym, no. Można sobie znaleźć mounta jeżdżącego, można na nie pakować skrzynki i tak dalej. Dodatkowo jeszcze można do nich doczepiać różne karawany. Można przewozić innych graczy. Mamy teamsy, które są maksymalnie na 3 osoby, więc jeżeli chcecie sobie ogarnąć jakichś wspólników. Oczywiście macie ich UI z boku, tak jak tutaj jest coś takiego. Macie ich stan, zdrowie, głód i tak dalej, jakieś różne inne tego typu rzeczy. No więc cały czas macie informacje dotyczące waszych sojuszników. To raz. Dwa. No właśnie, tak jak powiedziałem, możecie robić karawany, możecie ich przewozić. Więc myślę, że naprawdę bardzo fajnie będzie można sobie w to pograć. Bobry, czemu wy nie chcecie pracować zbytnio? Macie drewno. Tutaj nic nie pracuje.
Mam 21 godzin rzucę cwaniaczki. Rozować, robić dechy. Produktywność 81%, bardzo mało. Wydajność 33%, czemu? Umiera ze starości, co? What? No i nam się zmniejszyła populacja. Bobrowniki. Pracować mi tam, pracować. Czy wy zrobicie w końcu te schodki? Wy tak nie bardzo. Co wynosicie? Niesie deski, dobra. Może byście się wzięli trochę za pracę? 47 desek, żeście tutaj zajebali? Starczy, ej! Starczy, starczy, starczy. Wstrzymaj. Gdzie są kłody? O Jezu, dobra. Desek już nie chcemy. Ojej, niepotrzebnie to zrobiłem. Jagody to ja chcę. Jak to się dodawało? Już nie pamiętam. Jak się dodawało cokolwiek? Stan wysoka, stan... No jest dobrze. A, to się tu robiło. Budujcie, po prostu chłopaki budujcie. Macie co nieco, kłody, deski. I kłody i deski. Znów coś robią, gałgany. Co ty niesiesz? Kłody. Co? Dlaczego wy idziecie znów tam pracować? Chcę coś brać. Przecież macie brak połączeń. Migracja populacji. Dzielnica pierwsza, skąd? Dzielnica druga. Migruj. Nie wiem, co tu się odwaliło. Ile mamy tych bobrów? Bezdomni 0, dzieci do 8, nic. A to mi nie o to chyba chodziło. Chodziło o to. Do tej dzielnicy. Dajemy z 6 osób? 6 osób starczy. O właśnie, wymieścić tu. Pracuj ta. Czemu wyjdziecie nosić? Zrobilibyście sobie schodki i byłoby po problemie, no. Rób to te schody. Panowie, proszę się nie opierdzielać. Cała susza. Dobra, i są domki, są domki. Jeszcze zostały 3 miejsca, więc jest luz. 97 żarcia. No i co, można by było to teraz zrobić? Nie macie wody zbytnio. Macie zębatki? Nie macie zębatek. Kilka można stąd niby zrobić. Jak to się robiło? Połączenie, stan, wytycz ścieżkę. Tu jest. Kłoda. Gdzie to jest? Zębatka. Nową ścieżkę możemy dać z jagodami. Jeszcze może z marchewkami. Nie. I jeszcze daj ostatnią z deskami. Deski, gdzie są deski? Deska. Kłoda, kasztan, deska. Dobra. Gra to pisana pięknie. Jak tutaj z dzwonkiem, tak bym powiedział średnio. Ogólnie mamy 215, ale to tak bez szału. Czy tutaj chłopaki cokolwiek zrobili? Aha, dupa Jasia się dupa. Brakuje im non-stop desek.
Już dwie zębatki brakuje. Oni zrobili ten budynek już i nawet schody zrobili. Ale się teraz mieszkańców porobi. Nawet jeżeli byśmy chcieli tu zrobić jakąś metropolię, to może być ciężko. Może być ciężko. No. Może dobrze by było jednak zrobić tutaj te hale produkcyjne. Na przykład w tym miejscu. Albo zrobić schody i zrobić tu halę produkcyjną. Ej, to też nie zgubi pomysł. Zobaczcie, w teorii moglibyśmy sobie zrobić tutaj ścieżkę. Gdzieś coś takiego. Tu schody. Oczywiście schodów teraz nie możemy postawić, bo żeśmy zrobili inny budynek. No to nie jest problem. Schodki po tej stronie. I tu zrobimy sobie halę produkcyjną. Jest dosyć wysoko, więc tam to nie przeszkadza. No, 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 to jest plan. Ambitny, ambitny, naprawdę ambitny. Dobra, tu niby miejsca są, więc luz. Zastanawiam się, ile tutaj moglibyśmy bobrów zostawić. Sterunek tragarzy? Tylu tragarzy aż potrzeba? Na pewno tak, dwa... pięć sztuk... 6, 7, 8, 9... 10, 11... Teoretycznie 12... 13 sztuk. Teoretycznie. Plus na przykład tych trzech. Ile w ogóle mamy tutaj dorosłych? Nie, no starczyłoby. 16 osób. Śmiało moglibyśmy zostawić. A resztę możemy zmigrować. Tak? Dobrze mówię? I 12 i 5 dzieci mogłyby emigrować do dzielnicy drugiej. Tutaj się budynki pozwalniały. Tutaj trzeba zrobić więcej troszeczkę tych budynków. Więc tu już wiemy, że będą nasze budynki mieszkalne. Domostwa, potrójny dom. Będą bloki. No dobra, jeszcze tego nie musimy w tej chwili robić w ten sposób. Myślę, że tutaj te dwa... wystarczą w zupełności. Pyk, pyk. Wow. Tu jest tak, 200 jedzonka? 84, dupa jasia, nie ma. Moglibyśmy poburzyć te domki. Moglibyśmy zrobić jeden większy po prostu. No i tu dalej zrobić farmy. Bo oni się teraz nudzą. Może coś źle zrobiłem. Na pewno źle zrobiłem. Czekajcie. Tu możemy im zrobić plac. Gdzie to jest? Wypoczynek. Ognisko. Tu będzie zrobiony taki placyk. Tu możemy im ładnie zrobić jeszcze dookoła. Żeby mogli sobie przechodzić. Tu już zrobili te schody, tak? Więc teraz jeszcze dalibyśmy sobie tutaj bez problemu ścinanie drzewka. Obszar do wycinki. Talusieńki. I tak. Stanowisko drwali. Liczby sztuk 2. Kolejna ścieżka, która będzie prowadzić... A, nie będzie prowadzić. Dobra, oni to zrobią sobie potem.
już macie jedzonko. Czy tu nie ma jedzenia? No tu też jest jedzenie. To wy głodni chłopaki jesteście? No właśnie. Jest ta trójka tragarzy chyba. Dobra, zrobili to. I tak, jakieś składowisko drewna może byśmy zrobili gdzieś tutaj, co? Gdzieś tu w pobliżu. Składowanie. Skład wood. Akurat byśmy tu walnęli sobie ze dwie sztuki. Plus tutaj przejście dookoła. Żeby nie latali. Tu już możemy sobie zrobić kolejną ścieżkę. O, pięknie. Pykamy to w ten sposób. 100 żarełka, niecałe. 84. Priorytet marchewka. To moglibyśmy jednak tutaj zmigrować sobie jeszcze ze dwóch. I zrobilibyśmy sobie tutaj gospodarstwo jeszcze jedne. Tak, żeby przynajmniej trochę zasilić jeszcze te nasze plony. Wiem, że to nie jest optymalne i tak dalej, ale zawsze lepszy ryc niż nic. Bartusz, osoby się ogarnęły. Bezdomni 0. Bezrobotni 0. Tutaj jeszcze dwóch sobie zmigrujmy do tamtej dzielnicy. Bezrobotni 0? Nie. Mają full. Dobra, kończy nam się chyba susza za chwilę, co? Jeszcze dwa dni niecałe. Dobra, chłopaki tu już ścinają. Wód trochę mamy, więc luz. To tak, jak narzyźnić tutaj to wszystko? To jest pytanie. Woda. Mechaniczna pompa potrzebuje żelaza. Pompa wodna i wylewacz. Nie wiem, na czym polega wylewacz. Trochę bez sensu. Tu nie widzę żadnych pomp ani z tych rzeczy. Platformy są. Urząd dzielnicy jest. Mosty są. Ale nie widzę czegoś takiego, żeby tutaj móc jakoś tą wodę przepompować. No bo do czego byłby ten wylewacz? Ta wieża irygacyjna jeszcze w miarę kapuje, o co chodzi, ale... Ale no właśnie. I co z tym chodzi? O co może z tym chodzić? No spróbujmy sobie to wybudować, w sumie nic nas to nie kosztuje zbytnio. Ogarniemy może to, jak to działa. Czy tu nic nie zbudowali, naprawdę? No ale to dołgany są, no. No tu nie ma mocy. Na wiatr? Kurde, naprawdę, czy to jest niepodłączone? Really? No jaja. To ma mieć priorytet najwyższy. Chłopaki jeszcze nadal nie mają desek. Wszystko stoi, bo nie ma desek. No i w jednej chwili wszystko wystartowało. No właśnie. Kłody niby są.
Jak tu stoimy? 83, 74, 23 jedzenia tylko. Mało, mało. Nie, w ogóle tutaj bezrobotnych od cholery. Nikt się niczym nie przejmuje. Chata budowniczych. Zwiększa teren budowy, rozumiem, tak? No dobra, zróbmy tą chatkę tutaj. A, dobra, 10 desek potrzebuję. No, mówię, przynajmniej teraz te deski są produkowane. Nie wiem, czy czym niewiększy... Niewiększa moc, tym nie szybciej on po prostu to generuje wszystko. I w jednej chwili też zaczęli tutaj produkować. Biedaki nie mają schodów jeszcze. Zróbcie sobie tutaj to. Tyle bezrobotnych, nikt nie chce pracować. Dobra, kłody już są. Od razu zabrane. Jakbyście sobie barany zrobiły to, to byście mieli gdzie spać. Dobra, bo jest 31 minut odcinka, moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Nie wiem, czy taki odcinek przegadany, aczkolwiek, no, myślę, że takie odcinki też są potrzebne. Pamiętajcie, że na stronie spookyshiro.pl macie harmonogram, informacje dotyczące serwerów i takie tam różne deprele. Tak więc trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!